Hej, hej, witam was wszystkich na moim kanale, panowie. Słuchajcie, dzisiaj odcinek o samochodach, nareszcie. Słuchajcie, mamy podstawione Audi A4 z 2009 roku. Silnikiem 2.0 TFSI o mocy 180 koni mechanicznych. Ja za chwilę przełączę się na ekran przedni, przepraszam, na aparat przedni, żeby wam pokazać o ten oto samochodzik i troszeczkę wam o nim poopowiadam. To nie będzie taka, słuchajcie, profesjonalna prezentacja, bo to jest auto kolegi, który tam zgodził się mi użyczyć ten samochód. No jak wiadomo, każdy się spieszy i tak dalej, także ja postaram się szybko coś na ten temat wam opowiedzieć. Mam nadzieję, że to się jakoś tam uda w miarę sensownie zrobić, także widzimy się za chwilę i opowiadam wam dalej o tym samochodzie. Ok, jesteśmy z powrotem. Słuchajcie, tak jak wam wspominałem, mamy tutaj Audi A4 B8 z 2009 roku z silnikiem 2.0 TFSI o mocy 180 koni mechanicznych. No oczywiście ten silnik mamy wspomagany turbosprężarką, słuchajcie. Dzięki temu uzyskujemy taką moc dosyć fajną z tej dwulitrowej jednostki napędowej. Słuchajcie, autko nam stoi w tej chwili na letnich kołach o rozmiarze felg 19 cali i rozmiar opon tutaj, które mamy, to jest 245x40x19. Samochód mamy wyposażony w reflektory LED-owe z soczewkami i praktycznie taki mam już bardzo fajny wygląd nowoczesny tego samochodu. Nasza audiczka jest, słuchajcie, oklejona folią 3M. Także jest taka troszeczkę niestandardowa, bo ten kolor to on nie występuje generalnie w palecie Volkswagen Audi. Tylko jest oczywiście taki troszeczkę inny. Tak ta opcja wygląda, zobaczcie. To jest typowo na dworze sedan, czterodrzwiowe. Co tutaj jeszcze można powiedzieć na temat tego samochodu? Jeżeli chodzi o zawieszenie, to mamy tutaj system wielowahaczowy, muszę wam powiedzieć, czyli praktycznie mamy z przodu wielowahacz, czyli prowadzenie kół na podwójnych wahaczach lub na potrójnych. Ja nie pamiętam tutaj tego modelu, ale nie jest tu jeden wahacz jak w tych prostych samochodach typu Astra, tylko to jest taki system wielowahaczowy. To powoduje, że prowadzenie samochodu, słuchajcie, no jest zupełnie inne niż w tych prostych autkach. Generalnie wybieranie nierówności, komfort jazdy jest zupełnie inny niż w samochodach marki Opel, taki jak na przykład mój. Tutaj mamy Opelkę, to tutaj mamy prościutko wszystko. Tutaj już, no oczywiście naprawy są, wiadomo, dużo droższe tego samochodu generalnie. Mamy tutaj ukomplikowanie sposobie prowadzenia, czyli nasze zawieszenie składa się dużo więcej elementów. Ten model, zobaczymy, mamy oklejone tylne szyby, powoduje taki troszeczkę wygląd bardziej agresywny i mamy tutaj, słuchajcie, czarny dach na samochodzie, czyli mamy taką czerwień skomponowaną z czarnym dachem. Także za chwilę ja sobie wsiądę do środka i opowiemy sobie troszeczkę o wnętrzu tego samochodu. Zobaczę, tak wygląda nasze wnętrze samochodu. Mamy tutaj
kierownicę obszytą skórą. Na pokładzie deski rozdzielczej mamy okienko komputera pokładowego. Jak widzicie, w tej chwili zgasł. Mamy obrotomierz tutaj z lewej strony. Mamy prędkościomierz z prawej strony. No i wskaźnik poziomu paliwa. Kierownicę mamy obszytą skórą. Dzięki temu mamy bardzo takie przyjemne wrażenie z dotykania i prowadzenia podczas jazdy. Jeżeli chodzi o skrzynię biegów, to w tym aucie mamy dostępną skrzynię automatyczną, sześciobiegową w technologii Tiptronic. Słuchajcie, co jeszcze tutaj nasze auto ma? Sobie pozwolę wsiąść i Wam to wszystko opowiedzieć. Nasze auto, jeżeli chodzi o media, to posiada tutaj slot kart pamięci, czyli generalnie możecie sobie tutaj otworzyć dane z karty pamięci. Tutaj mamy wejście na płyty CD-ROM. Panel klimatyzacji lewo-prawo możemy sobie oddzielnie regulować dwie strefy na kierowcę, jak i na pasażera. Resztę funkcji klimatyzacji to są takie typowe dla układu Klimatronic, także ja tego nie będę omawiał, bo to generalnie w internecie jest tego dosyć dużo, także wystarczy sobie wrzucić hasło Klimatronic w Google'ach i to o tym systemie wszystko Wam mniej więcej Google opowie, czy w Wikipedii, czy tam na innych portalach. Jeżeli chodzi o media, to tutaj mamy do dyspozycji w tym samochodzie system Bluetooth, ale tylko generalnie do rozmów telefonicznych, także nie mamy tutaj pełnego wsparcia, jak to dzisiaj jest, że my praktycznie z naszego telefonu komórkowego możemy odtwarzać treści muzyczne, tylko generalnie możemy połączyć się z telefonem i prowadzić rozmowę. No i oczywiście mamy tutaj regulatory na kierownicy, to mamy regulator wolumen, czyli głośniej, ciszej. I tu mamy przełącznik komputera. Przełączamy sobie przełączniki tutaj funkcyjne do przodu, do tyłu, w ten sposób. Jeżeli chodzi o odpalenie samochodu, to mamy tutaj specjalny system, który nam wciska się w ten sposób, widzicie, tak zwaną rybkę. Podobny system też jest w Mercedesie, jeżeli chodzi o odpalanie wozu. I zobaczcie, tutaj mamy na środku naszej konsoli mamy komputer pokładowy. Jak przyciskamy tutaj przyciskiem mod, to zmieniają nam się nasze funkcje. A tak jak widzicie, w tej chwili pokazuje się lampka pokazuje nam się lampka stacji benzynowej, no bo mamy w tej chwili rezerwę, także autko nam pokazuje, że generalnie musimy uzupełnić poziom paliwa. Auto jest wyposażone też w duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny, tak jak widzicie tutaj z przodu. I mamy podgląd aktualnych parametrów samochodu. No i oczywiście gałka skrzyni biegów automatycznej. W momencie jak przyciśnięcie tutaj, wciskacie przełącznik w gałce, to w tym momencie możecie sobie zmieniać tryby pracy skrzyni automatycznej. No i mamy tutaj do dyspozycji, tak jak w typowych skrzyniach biegu, postój, R, czyli real wsteczny, tryb biegu normalny, tryb biegu sportowy i tutaj oznaczenie D.
Mamy tryb specjalny z tego co pamiętam, ale to jeszcze ewentualnie sobie przy okazji możemy sprawdzić, co pod tym oznaczeniem tutaj się nam kryje. Także ja na chwilę przerwę i za chwilę wracam z powrotem i dalej mówimy sobie o tym samochodzie. Dobrze, jedziemy, słuchajcie, dalej z silnikiem naszego Audi w tej chwili. Tutaj widzicie nasze 2.0 TFSI. To mamy sobie zabudowane pokrywą ten silnik. Tutaj wiele nie ma co opowiadać o tym silniku. To wszystko mamy na wierzchu, bo widzicie alternator. Pod spodem mamy sprężarkę klimatyzacji, którą tutaj niedawno w tym samochodzie miałem okazję uzupełniać w czynnik chłodniczy dla kolegi Pawła. Póki co na razie to wszystko chodzi. Tutaj mamy porty klimatyzacji, jak widzicie, pompa ABS. No typowy silnik 2.0 TFSI. Jak pamiętam, to chyba było też w skali Superbry niedawno, którą tam kręciłem. Wydaje mi się, to był silnik bardzo, bardzo, bardzo zbliżony do tego. Także tak to wygląda w środku tutaj. Tutaj mamy zbiorniczek pompy wspomagania, zbiorniczek płynu. Nie wiem, czy widać naszą turbosprężarkę, żeby wam tutaj pokazać. W każdym razie turbosprężarkę, słuchajcie, tutaj to mamy katalizator, nie wiem, czy to widać dobrze. Sonda lambda, jak widzicie. No i filtr powietrza. I tak to nasz, że tak powiem, Audi, serce naszego Audi wygląda. Także jak ktoś lubi szybko pojeździć, to już taki wóz, myślę, że jak najbardziej będzie dla niego. Oczywiście no w ramach, że tak powiem, sensu, bo jak pojedziecie na drogę i walniecie tam 180 i was haltują, no to już po prawach jazdy waszych nie będzie co zbierać, także zawsze z wyczuciem, jeżeli chodzi o tak szybkie samochody. Także to byłoby na tyle z taką króciutką prezentacją naszego Audi. Ten samochód będzie sprzedany, bo kolega tutaj go wystawia na sprzedaż, także tak wygląda takie dosyć szybkie Audi A4 z 2009 roku. Także słuchajcie, ja za chwilę przełączę na aparat przedni i zrobimy sobie podsumowanie. Ok, słuchajcie, także to tak pokrótce, że chodzi o Audi. Zamkniemy sobie maskę silnika. Ja na pewno jeszcze będę robił filmy o innych wozach, także wpadajcie, oglądajcie, na pewno będzie coś ciekawego. I z grupy Volkswagen Audi, i z grupy Forda coś tam na pewno będzie. Także to była nasza gwiazda dzisiaj, naszego popołudnia. Audi A4 B9 z 2009 roku. 2.0 TFSI. Także jak wam się podobało, to słuchajcie, dajcie łapkę do góry. Zróbcie suba mojego kanału. I na razie trzymajcie się. Hej.